Bóg lubi wybierać sobie nikogo, żeby pokazać coś. Zadaniem dla nas jest to, że kiedy Bóg cię zaczyna wywyższać i stawiać w tych pierwszych rzędach, żebyś umiał zachować serce człowieka, który siedzi na końcu. Tak. Bo naprawdę jest bardzo łatwo przyzwyczaić się do pierwszych rzędów i myśleć, że jest okej, bo ty masz w pamięci, że Bóg cię wywyższał, a w pewnym momencie ty się sam zaczynasz wywyższać, a Bożej łaski już dawno tu nie ma. I to jest wielka rzecz, żeby ją zrozumieć i zbadać swoje serce pod tym kątem. By Bóg dalej mógł cię wywyższać i stawiać w kolejnych miejscach, ale nie zrobi tego, jeśli twoje serce przylgnie do tych miejsc, w których już myślisz, że jesteś wywyższony, a w Bożym planie to jeszcze nawet nie było wywyższeniem, bo Bóg miał dla ciebie większe rzeczy. To jest ciągły rachunek sumienia, to jest ciągłe bycie pod autorytetem towarzysza duchowego, spowiednika i to cię trzyma w ryzach i to cię trzyma w jakimś takim miejscu, w którym musisz zawalczyć o swoje serce, bo to jest klucz wszystkiego, co Bóg może przez ciebie robić w życiu.